Powiedzmy, że mamy tutaj dwie proste. Nazwijmy tę prostą prostą AB. A więc oba punkty A i B leżą na tej prostej. Powiedzmy, że mamy tutaj drugą prostą. Nazwiemy tę prostą prostą CD. Przechodzi ona przez punkt C i przechodzi przez punkt D, ale nigdy się nie kończy. Powiedzmy, że obie te proste leżą w tej samej płaszczyźnie. W naszym przypadku płaszczyzną jest ten ekran lub mała kartka papieru, na którą teraz patrzymy. Proste nigdy się nie przecinają, nigdy się nie przecinają, leżą w tej samej płaszczyźnie, ale nigdy się nie przecinają, nigdy się nie przecinają. Jeżeli obie te rzeczy są prawdziwe i proste nigdy się nie przecinają oraz leżą w tej samej płaszczyźnie, wtedy mówimy, że proste są równoległe. Mówimy, że proste są równoległe. Biegną w tym samym kierunku, w dokładnie takim samym kierunku. Z algebraicznego punktu widzenia można by powiedzieć, że mają takie samo nachylenie, ale mają inne punkty przecięcia z osią Y, wyznaczają je inne punkty. Gdybyśmy narysowali tutaj układ współrzędnych, to przecinałyby się z nim w innych punktach, ale miałyby dokładnie to samo nachylenie. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jaki jest związek między kątami a prostymi równoległymi. A zatem tutaj mamy dwie proste równoległe. Możemy powiedzieć, że AB prosta AB jest równoległa, jest równoległa do prostej CD, jest równoległa do prostej CD. Czasami ujrzycie na rysunkach geometrycznych takie oznaczenia. Narysuję tutaj takie małe strzałki, żeby pokazać, że te dwie proste są do siebie równoległe. Jeżeli już mielibyśmy gdzieś użytą pojedynczą strzałkę, to moglibyśmy tutaj użyć podwójnej, aby pokazać, że te dwie proste są do siebie równoległe. Dobrze, ale nie zaprzątajmy sobie tym głowy. Teraz chciałbym narysować prostą, która będzie przecinała te dwie proste równoległe. A zatem to jest prosta, która przecina obie te proste. Narysuję ją starannie. Narysuję ją tutaj. Nazwę ją, nazwę ją albo zaznaczę na niej jakieś punkty. Nazwę tę prostą prostą L. Tę prostą, która przecina obie te proste, nazywamy poprzeczną. To prosta poprzeczna przecina obie te proste. Prosta poprzeczna. Chciałbym, żebyśmy się teraz zastanowili nad kątami oraz jaki jest ich wzajemny stosunek, nad kątami, które powstają na przecięciu tej prostej poprzecznej i tych dwóch prostych równoległych. Zacznijmy od tego kąta tutaj. Ten kąt tutaj możemy go nazwać cóż. Gdybyśmy mieli nadawać im prawidłowe oznaczenia, to to byłby kąt d, ten punkt i jakiś inny, ale teraz oznaczę tylko ten punkt tutaj. Wiemy, że ten kąt będzie równy jego kątowi wierzchołkowemu, a zatem ten kąt jest kątem wierzchołkowym z tym kątem, a więc będzie równy temu kątowi tutaj. Wiemy także, że ten kąt tutaj będzie równy odpowiadającemu mu kątowi wierzchołkowemu, kątowi leżącemu naprzeciwko punktu przecięcia, czyli będzie równy temu kątowi. Czasami zobaczycie kąty oznaczone w ten sposób, podwójnym łukiem lub w ten sposób, co oznacza, że te dwa kąty są równe i te dwa kąty są równe. Wiemy także, że tutaj możemy zrobić dokładnie to samo. Wiemy, że te dwa kąty będą sobie równe. I te dwa kąty będą sobie równe. To wszystko są kąty wierzchołkowe. Relacje pomiędzy tym kątem tutaj, tym kątem tutaj i tym kątem u góry są bardzo ciekawe. Wystarczy na nie spojrzeć, aby stwierdzić, że będą to dokładnie takie same kąty. Jeśli przyłożylibyście tutaj kątomierz i zmierzyli te kąty, otrzymalibyście dokładnie takie same miary. Jeśli narysuję proste równoległe, może narysuję je prosto od lewej do prawej, wtedy wszystko będzie bardziej czytelne. Jeśli założymy, że te dwie proste są równoległe i mamy tutaj prostą poprzeczną, to ten kąt będzie dokładnie taki sam jak ten kąt tutaj. Wyobraźcie sobie teraz, że przechylamy tę prostą, tutaj to się sprawdza. Jeżeli narysujemy prostą w ten sposób, to widać, że to jest równe temu. Nie mamy na to żadnych dowodów. To jedna z tych rzeczy, o których matematycy powiedzieliby, że jest intuicyjnie oczywista, że jeśli przechylimy tę prostą, to te kąty są sobie równe. Pomyślcie także o przyłożeniu tutaj kątomierza i zmierzeniu tych kątów. Jeśli przyłożycie kątomierz tutaj, macie jeden bok kąta na wysokości stopnia 0, a druga wartość jest określona dla tego punktu. Jeżeli przyłożycie kątomierz tutaj, jeżeli przyłożycie kątomierz tutaj, to stanie się dokładnie to samo. Jeden bok będzie leżał na tej prostej równoległej, a drugi bok będzie wskazywał na dokładnie ten sam punkt. Wiedząc to, wiemy, że nie tylko ten kąt jest równy temu, ale także jest on równy temu kątowi tutaj. A to z kolei mówi nam, że jest on także równy temu kątowi tutaj. A zatem wszystkie te zielone rzeczy są sobie równe z dokładnie tych samych powodów. Ten bok tutaj, ten kąt będzie miał dokładnie taką samą miarę jak ten kąt, a ten kąt będzie dokładnie taki sam jak ten kąt, ponieważ leżą naprzeciwko siebie, są kątami wierzchołkowymi. Ważne jest jednak, aby sobie uświadomić to, co właśnie wywnioskowaliśmy, że kąty wierzchołkowe są sobie równe. Oraz kąty odpowiadające leżące w tym samym punkcie przecięcia są również jednakowe. To nowy termin, który właśnie wprowadzam. Ten kąt i ten kąt są odpowiadające, reprezentują prawy górny kąt w tym przykładzie, w którym się przecinają. Tutaj reprezentują także górny lub prawy górny róg tego przecięcia. To będzie lewy górny róg, lewy górny róg. Zawsze będą sobie równe kąty odpowiadające. Są jeszcze inne rzeczy, które można tutaj zauważyć. Zasadniczo udowodniliśmy, że nie tylko ten kąt jest równy temu, ale także jest on równy temu. Te dwa kąty może nazwę je oznaczę je, żebyśmy mogli pójść dalej będę używał małych liter dla oznaczenia kątów. Nazwijmy ten kąt małą literą a, małą literą b, Literą C, mała litera C jako nazwa kąta, mała litera D i tę nazwę E, F, G, H. Z własności kątów wierzchołkowych wynika, że B równa się C, ale wiemy także, że B równa się F, ponieważ są kątami odpowiadającymi. Równa się F, a F równa się G, a zatem kąty wierzchołkowe są równe. Kąty odpowiadające są równe, a więc wiemy także, że b równa się g. Mówimy zatem, że naprzemian ległe kąty wewnętrzne są równe. Widzicie, że te kąty są jakby wewnątrz tego przecięcia. Leżą pomiędzy tymi dwoma prostymi, ale znajdują się po przeciwnych stronach poprzecznej. Nie musicie znać tego skomplikowanego terminu naprzemian ległe kąty wewnętrzne. Wystarczy, że będziecie potrafili wywnioskować to, co właśnie powiedzieliśmy. Musicie wiedzieć, że jeżeli kąty wierzchołkowe są równe, to kąty odpowiadające również będą równe. Tak samo jest z pozostałymi kątami. Wiemy, że a będzie równe d, które będzie równe h, które będzie równe. które będzie równe e.